W tym zadaniu musimy wyznaczyć równanie symetralnej odcinka o końcach w punktach A oraz B. Symetralna odcinka jest to prosta, która jest prostopadła do danego odcinka i ponadto przechodzi przez jego środek. Zatem, żeby wyznaczyć równanie symetralnej, no to najpierw będziemy musieli wyznaczyć równanie prostej AB, następnie środek odcinka AB, no i dopiero potem równanie prostej prostopadłej do prostej AB przechodzącej przez środek odcinka AB. W tym celu na początku narysujmy sobie układ współrzędnych i zaznaczmy w nim nasze punkty A oraz B, a także możemy sobie narysować tą naszą prostą AB od wyznaczenia równania, której zaczniemy. Ogólne równanie prostej jest w postaci Y równa się AX plus B. No i żeby mieć równanie jakiejś konkretnej prostej, na przykład przechodzącej przez dwa punkty A oraz B, no to musimy znać współczynnik kierunkowy A oraz wyraz wolny B. Żeby je wyznaczyć, no to wystarczy, że rozwiążemy odpowiedni układ równań. Musimy najpierw podstawić do tego równania prostej pod x i pod y współrzędne punktu A, czyli pod x współrzędną x-ową punktu a pod y współrzędną y-ową punktu a następnie analogicznie współrzędne punktu b, no i otrzymamy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi a oraz b. Czyli zaczynamy od podstawiania współrzędnych punktu a i pod y podstawiamy współrzędną y-ową, czyli 2, a pod x podstawiamy współrzędną x-ową punktu a, czyli minus 2. A razy minus 2 to po prostu minus 2a, no i mamy jeszcze plus b. No i teraz tak samo, podstawiamy do tego równania współrzędne punktu b pod y 10, a pod x 2, czyli mamy 2a plus b. No i teraz rozwiązujemy ten układ równań. Najprostszym sposobem tutaj będzie chyba dodanie równań stronami, wówczas zredukują nam się wyrazy z a. No i po lewej stronie otrzymamy 2 plus 10 to będzie 12, a po prawej stronie po prostu 2b. No i wyliczamy z tego równania, że b jest równe 6. No i możemy teraz z drugiego równania na przykład wyliczyć sobie a. 2a musi być równe 10 minus b, czyli minus 6. Zatem 2a musi być równe 4, czyli a jest równe 2. Możemy teraz już zatem zapisać sobie równanie kierunkowe naszej prostej AB. No i jest ono postaci y równa się ax, czyli 2x plus b, czyli plus 6. No i teraz pozostaje nam już w zasadzie wyznaczyć równanie prostej prostopadłej do prostej AB przechodzącej przez środek odcinka AB. Będzie ona wyglądała mniej więcej w taki sposób, no i już w tej chwili o niej tyle wiemy, że jej współczynnik kierunkowy, czyli wyraz stojący przy x, musi być przeciwieństwem i odwrotnością dwójki, żeby te dwie proste były prostopadłe, czyli jej równanie będzie postaci y równa się minus 1 druga x plus jeszcze jakaś niewiadoma literka b, którą będziemy musieli wyznaczyć podstawiając do tego równania współrzędne środka odcinka, może oznaczmy go sobie literką s. Musimy teraz wyznaczyć współrzędne punktu s. Jeżeli byśmy zrobili dostatecznie dokładny rysunek, no to widać z tego rysunku, że punkt s ma współrzędną x-ową równą 0, a y-ową 6, no ale formalnie powinniśmy wyliczyć współrzędne tego punktu korzystając z następującego wzoru. Zatem podstawiamy do tego wzoru współrzędne punktu a oraz b i wyliczamy współrzędne punktu s. Czyli punkt s ma współrzędne. Pierwsza współrzędna xa plus xb, czyli minus 2 plus 2 jeszcze na 2. No a y-kowa współrzędna punktu s to będzie suma współrzędnych y-kowych punktów a i b, czyli 2 plus 10 i jeszcze na 2. Czyli punkt S ma współrzędne 0 na 2, czyli 0. I jeszcze 2 plus 10, 12 na 2, czyli 6. Czyli dokładnie tyle, ile odczytaliśmy z rysunku. No i teraz pozostaje podstawić do tego równania prostej, naszej szukanej symetralnej odcinka AB, czyli do równania Y równa się minus 1 druga X plus B współrzędne punktu S. No i wyliczymy szukany parametr B. Czyli podstawiamy pod y 6, 6 równa się minus 1 druga i pod x 0, czyli razy 0 plus b. To wyrażenie nam się zeruje, minus 1 druga razy 0 to po prostu 0, czyli otrzymujemy, że b jest równe 6. No i już w takim razie mamy wyznaczone szukane równanie symetralnej odcinka AB, które jest w postaci y równa się minus 1 druga x plus 6.